Witajcie. Dzisiaj dla Was, razem z Basią, która będzie mi pomagać, przygotujemy dla Was palemki. Palemki będą zrobione z krepiny, bo niedługo zbliżają się święta i z tej okazji właśnie robi się palemki. Żeby zrobić palemki, będziemy potrzebować nożyczek, kleju, krepiny, taśmy. Zobaczcie, mamy różne kolory krepiny i patyczek. Patyczek. Może być też patyczek do szaszłyka. Tak. Żeby zacząć robić naszą palemkę, biorę krepinę i nacinam ją w takie oto paseczki. Basiu, chcesz spróbować raz? Animacja. Masz różowe, tak. To trudne zadanie jest, widzę dla Ciebie. Dlatego Basiu, teraz Ci pomogę, poproszę i pokażę Ci, że już przygotowałam dla Ciebie takie nacięte paseczki. Różowe też. Moje palemki. Niebieskie, pomarańczowe i zielone. Bierzemy patyczek. Od jakiego koloru chcesz zacząć? To jest mój ulubiony. Dobrze. I przyklejamy, nawijamy najpierw krepinę na patyczek. W ten sposób. Uważaj, mama. Biorę kawałek taśmy klejącej, który sobie wcześniej przygotowałam. I zaklejam krepinę dookoła patyczka. Tak. Teraz będziemy, Basiu, nawijać krepinę. Ciaśniuteńko. Bardzo dobrze. Weź klej, otwórz i posmaruj klej. Już wystarczy. Posmaruj tu klej. Mamy pierwszą warstwę naszej palemki. Teraz bierzemy drugi kolor. Odłóż go, będzie nam jeszcze potrzebny. Nie musisz go zamykać. To drobnie, palemka. Dobrze, poczekaj, musimy ją skończyć, bo jeszcze jest nieskończona. Będziemy teraz nawijać drugi kolor. Biorę krepinę. Odciągam sobie frędzelki poprzedniego koloru krepiny. I nawijam krepinę na patyczek. No i mamy dużo kolorów. Tak. Tak jak plan mieliśmy. Czekaj. Biorę kawałek taśmy klejącej. Oderwij, Basiu. Poproszę. Ja pomogę. Basiu, ja pomogę, żeby się nie rozerwało. O nie, panenka spadła. Proszę, panenka. Naklejam. Na patyczek dookoła krepiny. Tak, lubię. I teraz nawijam krepinę na patyczek. Pomachamy tym i tym. To nie wzięliśmy, które z tym będzie. Mamo. Pomagasz mi? Tak. To wyciągaj klej. Tylko tu i klej. I smarujemy. Naszą już wystarczy wyciągania. Krepinę na końcu. Tak, żeby ją przykleić do pozostałej części palemki. To moja palemka. Tak, twoja palemka. Wszystko się zgadza. Jak to jest to ten? I teraz zrobimy kolor zielony. Odginam sobie frędzelki w ten sposób i znowu nawijam zieloną krepinę. Poczekaj, Basiu, tutaj na razie nie będzie potrzebny.
biorę kawałek taśmy klejącej. Naklejam krepinę na patyczek. Nawijam krepinę na patyk dookoła. Jeszcze raz spróbuję. Tak. Basiu, pomóż mi proszę. I posmaruj tutaj kleje. Śmiało, tak. Cały kawałek i tu na dole też. Smarujemy klejem końcówkę krepiny, tak by móc ją przykleić do naszej palemki. I znowu odginam frędzelki. Jeszcze jeden kolor mamy. Jaki? Jaki został? Niebieski. Niebieski. Wszystko się zgadza. Teraz nawijamy. Ostatni kolor. To mamy go za dużo, więc rezerwa. No nie potrzebny nam taki duży kawałek. I teraz nawijamy krepinę na patyczek. Biorę kawałek taśmy klejącej. Wyciągam sobie te frędzelki, żeby się tu nie pochowały. Basiu, przytrzymaj mi te zielone frędzelki, proszę. Przyklejam taśmę, nie jemy kleju, fuj. I nawijam taśmę dookoła. No i smarujemy końcówkę, znowu krepinę. Naszego paska krepiny zaklejamy. Teraz wystarczy tylko nasze frędzelki pięknie porozkładać. To jest moja. A to odstaje oderwać. To jest nam niepotrzebne. Proszę bardzo. Nasza palemka z krepiny jest gotowa. Moja kamera.